Cześć. Zanim zaczniemy, chciałbym, żebyś zostawił pod tym filmem łapkę w górę, zasubskrybował kanał oraz zostawił dzwoneczek. Fajnie byłoby, gdybyś również wspomógł mnie donate'em. Chciałbym rozwinąć ten kanał, a bez ciebie może być to dosyć trudne. Dlatego jeśli chcesz, możesz mnie wspomóc, chociażby najmniejszą sumą. Dzięki. A teraz zapraszam do odcinka. No hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy sobie dalej Car Mechanica, którego jakże dawno nie było, znaczy wczoraj był, ale po dłuższej przerwie, bodajże miesiąc. No i oczywiście dzisiaj lecimy z kolejnymi zleceniami. Już niedługo, słuchajcie, będziemy mogli sobie powiększyć znowu warsztat, wystarczy, że jeszcze tą linię będziemy mieli odblokowaną i tutaj już będziemy mogli powiększyć sobie warsztat o garaże, tam dodatkowe podnośniki, chyba magazyn części. Później już tutaj będziemy mieli spawarkę czy coś chyba, no nie wiem, w każdym razie już powoli tutaj powoli jedziemy dalej. I co mamy tutaj do zrobienia? Wałek rozrządu. Ojej, to musimy wszystko rozebrać i filtry. Ogólnie mamy tutaj cały czas do nas dzwonią, ale ojene. Ale nie mamy miejsca już na samochody, więc to miejsce dodatkowe się przyda. No to w ogóle pierwszy raz widzę. Chociaż nie, no kiedyś chyba widziałem, ale tutaj będzie ciężki dostęp do tego. Dobra, ale jakoś tam sobie poradzimy. Co tu jeszcze trzeba zdjąć? To już możemy, już dobra. SOHC to jest taki taki inny silnik. Dobra, musimy to wszystko tutaj, ten cały rozrząd porozbierać. No i oczywiście tutaj wszystko też. Dobra, czyli teraz musimy te wszystkie tutaj jak to się nazywa? Pokrywka. Wszystko to powywalać. Dobra, ile jeszcze nam tego zostało? Jeszcze dwa. No i jeszcze jedno. Dobra, wałek rozrządu R4 SOHC. Właśnie, pierwszy raz wczytuję tablet, więc oczywiście zanim to się tutaj poogarnia. Dobra, rozrząd. Tutaj już nam się, chociaż nie. O, dobra, tu są wałki rozrządu. R4 SOHC. To będzie to. Z rozrządu to chyba wszystko. Jeszcze filtry. No dobra, to możemy montować. Ciekawe, tak się zastanawiam, czy zrobią w przyszłości nowego Car Mechanica. Czy będzie na przykład Car Mechanic 2019? Bo 2020
Zastanawiam się, jak by wyglądał taka nowa część. Czy byłaby jeszcze, że tak powiem, bardziej dokładna, czy już by bardziej przypominała My Summer Car, czy tryb montażu w My Summer Car niż tutaj. Aha, ogólnie co chciałem wam powiedzieć jeszcze, testuję nowy program do nagrywania, więc gdyby nie było dźwięku albo by troszeczkę zacinało, to przepraszam. Mam nadzieję, że się nie obrazicie przez to. Dobra, to mamy. Dobra. Co tam dalej? Filtr oleju. R4 i mam spuścić stary olej. To musimy podnieść auto. Okej. A nie, co ja zrobiłem? Dobra. W sumie teraz takie łatwiejsze jest to spuszczanie oleju. Dobra, i tak to musimy wejść sobie. A, czyli to jest ten niebieski, tak? Ten tablet chyba wydaje mi się, że wolniej troszeczkę działa. Filtry to były na górze samej. Tu mamy filtr R4. Okej. Dobra, i to chyba byśmy mieli, nie? A, olej jeszcze możemy. Musimy wylać. A tu mam jakieś części, coś tam, a sprzedamy. Tutaj tak nam się już do niczego nie przyda, to już są śmieci. Dobra. O kurde, ale nam skoczyło za ten, za olej. Dobra, bierzemy sobie nasze kolejne auto. I sprawdzimy od razu. Okej, dobra, weźmiemy sobie to. Tutaj tylko tłumik chyba trzeba wymienić. Tak patrzyłem. Ciekawe, ile dostaniemy za to. Czyli to musimy wymienić. Tutaj chyba nawet nic nie trzeba kręcić. To jest tłumik środkowy. Dobrze, jest coś takiego jak wydech, kategoria wydech. Tłumik środkowy. Dobra, to byśmy mieli. Sprawdzimy, czy mamy jakieś kolejne zlecenia. Samochód nie odpala. Dobra, sprawdzimy, co tutaj będzie do zrobienia. Samochód nie odpala. O matko. Pewnie rozrusznik. Chociaż. Dobra, zaraz sprawdzimy.
Aha. Rura wydechowa. Rura wydechowa. Okej. Dobra, sprawdźmy sobie to auto. Na ścieżkę diagnostyczną niestety go nie weźmiemy, bo skoro nie odpala, to nawet tam nie wjedziemy. Sprawdzimy to. I teraz tak, trzeba by zbadać tutaj te części. A, miernik elektroniczny. Miernik bieżnika, miernik elektroniczny. Dobra, wiecie co, na razie sobie podarujemy to zlecenie. Takie, tego typu zlecenia będziemy brali, jak będziemy mieli już te mierniki, wtedy będziemy mogli sprawdzać, bo ja się nie będę tak bawił z tym. Aktualnie weźmiemy sobie te takie zlecenia, gdzie jest lista części po prostu. Później najwyżej się zajmiemy tymi poważniejszymi. Dobra, co tutaj jest do zrobienia? Tu mi środkowy i końcowy. To ma V8 silnik? Nie, no to ma ten SOHC. Ma V8 i ten tłumik, no to niezły. Dobra. Tłumik środkowy i tłumik V8 OHV, jo? To chyba to będzie. No i gitara. A nam dzisiaj idzie ładnie, ktoś za... O, to tutaj będzie trochę roboty. Dobra. Czyli tak, rura wydechowa, tłumik środkowy, katalizator. Rura wydechowa początkowa i chyba tyle. Czyli dwa tłumiki środkowe, rura wydechowa. Gdzie była ta rura wydechowa? Dobra, sprawdzimy, żeby nie kupić nie to, co trzeba. Rura wydechowa, katalizator, początkowa B, V8, tłumik środkowy. Dobra, katalizator kupimy. Dobra, zrobimy to tak po kolei, bo ja nie jestem w stanie zapamiętać tego wszystkiego. Tłumik środkowy, rura wydechowa. Dobra. Katalizator i rura początkowa BV8. Rura początkowa to będzie to. Dobra, możemy sobie ulepszyć coś, tylko nie wiem co. A weźmiemy sobie może to szybsze odkręcanie. Dobra.
zleconka. Lecimy dalej. Filtry, elementy rozrządu. No dobra, sprawdźmy. Mam nadzieję, że będzie lista części. Są listy części, dobra. No to jedziemy. Dobra, teraz tak. Filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza. Filtr oleju. Jaki tu jest? R4, tak? On był po tej stronie. O matko. Dobra. Silnik. Samochód na pan z hamulcami. Sprawdźmy, czy tutaj będzie lista części, czy warto się w to bawić. No, nie znaleziono. No to nie, nie będziemy się na razie bawić w to. Bez tych wszystkich przyrządów, mierników, innych rzeczy. Dobra, filtr powietrza ja i filtr paliwa jeszcze trzeba było. Gdzie jest filtr paliwa? Tu jest, dobra. Filtr powietrza, filtr paliwa. Sprawdźmy, czy mamy jeszcze jakieś ciekawe zlecenia, nie to. A nie, nie możemy teraz, dobra. No to za chwilę sprawdzimy. Dobra. Nie to. To będzie ciekawe zlecenie. Pewnie dobrze płatne. O, to widać już od razu, że to jest BMW. Tylko jest tak po prostu zrobione, żeby nie było praw tam autorskich czy coś. Ojej, 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 tu będzie dużo hajsu z tego, ale to zrobimy sobie chyba już w następnym odcinku, albo może ja to poza odcinkiem zrobię, bo nie chcę tutaj nie wiadomo jak długo robić tego odcinka. Pasek rozrządu, pompa wody, napinacz, dobra. Dobra. To kupujemy. Jeszcze pompę wody. Okej.
Dobra, no to byśmy mieli. Dobra, słuchajcie. To by było chyba tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, suba z dzwoneczkiem oraz możecie jakiś fajny komentarz napisać. No i możecie oczywiście te donaty dawać, jeżeli chcecie. Także ja się z Wami żegnam. Widzimy się już, mam nadzieję, niedługo w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.